Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Podczas swojego exposé zadał pan sam sobie pytanie, czy działaliście państwo dla całego społeczeństwa. No i niestety muszę powiedzieć, że nie. Ja jestem osobą, która zanim tutaj trafiła, prowadziła własną działalność gospodarczą przez całe moje życie. Na osoby, które tak jak ja prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, dostały od waszego rządu takie małe jałmużne w postaci obniżki podatku dochodowego o 1 punkt procentowy, ale dostaliśmy też kopa w postaci podwyżki ZUS-u z roku na rok coraz większej. Tutaj ktoś wyliczył, że to było 400 zł w trakcie waszego rządzenia. Jest to oczywiście skutek tego, że sztucznie podwyższaliście najniższą krajową, która potem wpływa na średnią, a to ustawowo wpływa na ZUS. Więc pytanie moje brzmi, pierwsze, co państwo zamierzacie zrobić dla tych ludzi, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, takich jak ja, takich jak wielu młodych ludzi? I druga sprawa, nie wprowadziliście najniższej kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 000 zł, tak jak proponował to prezydent Andrzej Duda. Konfederacja dzisiaj zaproponowała, autorstwa Sławomira Mencena, naszego ekonomisty, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 31 000 zł, najniższej krajowej, 12-krotności najniższej krajowej. Czy poprzecie ten projekt? Dziękuję bardzo, panie pośle.